Niedziela, wieczór. Minęły już procesje, Boże ciało, zbliża się lato. Kochani, takie moje przemyślenia na nocnym posłaniu. Kiedy się przebudzę, takie mam przemyślenia. Zjawisko. Czy na przykład muzułmanie, gdy tam są u siebie, to jedni na drugich gadają, krytykują swoją własną religię? Wątpię. Czy na przykład Żydzi krytykują własną religię? Wątpię. A u nas w Europie? Tak. Na Maryję gadają, na Kościół, że Kościół tam nie biblijny, że to, że tamto wynajdują jakieś kruczki. Wszystko jest biblijne, bo z Ducha Świętego powstaje. Że na Biblię, że tam w Biblii też coś źle napisane, na to i na tamto, cały czas, jak grzyby po deszczu w internecie, są ludzie też z innego wyznania, na przykład protestanci też są, którzy krytykują Kościół. Czyli sam, tak jakbyśmy byli sami wewnętrzne skłócenia. A Pan Jezus dzisiaj powiedział, dom wewnętrznie skłócony się nie ostoi. Tak Pan Jezus powiedział. Jesteśmy skłóceni. Krytykujemy własną Europę, własny Kościół, gdzie Europa rozwinęła się na bazie chrześcijaństwa. Potem powstały już kościoły, organy, organiści. To wszystko się rozwijało. I teraz pytanie. Ci, co tak krytykują Kościół, Biblię, Maryję, spróbujcie. Czy byście mieli odwagę skrytykować islam? Że islam nie biblijny, że islam tamto i tak dalej. Że islam to, tamto. A dlaczego nie krytykujecie islamu? A, wiecie, bo ja tam jeden kluczek, że oni skracają o głowę. Jak we Francji jakaś gazeta, tak, redakcja gazety, skrytykowała, tam coś napisała na Mahometa, to zrobili muzułmanie wjazd. Zrobili wjazd na redakcję i tylko się pióra posypały. Wszyscy zginęli. I taki protestant, czy taki jeden z drugim, on wie o tym, że gdyby tak dzień w dzień, tam raz to może by przemkło, nie by tego nikt nie zauważył, ale tak dzień w dzień, jak to się mówi po kałszubsku, dzień w dzień by tak krytykowali islam, 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 to po jakimś czasie by został namierzony i by był skrócony. Dlatego na islam nie gadają. I dobrze, niech każdy żyje we własnym tym. Ale gadają na nas, czyli na Maryję, nawet na Pana Jezusa, bluźniercze teatry, tak, na Maryję tam tęczy dorysowują, chociaż tęcza jest piękna, ale że niby to tam, no wiecie, o co chodzi w Warszawie. Potem na Biblię mówią, że Kościół i tak dalej, no już się powtarzam. Dlaczego nas krytykują? Bo wiedzą, że nic złego ich nie spotka, że Kościół to, Kościół tamto, a kto im krzywdę zrobi? Ba, bo oni wiedzą, że w naszej religii, że Pan Jezus mówi, że należy wybaczać, przebaczać, być miłosiernym i tak dalej. Tak z krzyża ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I oni wykorzystują tą łagodność, cichość i pokorę, wykorzystują do tego, aby na Kościół naszą Matkę i na Maryję gadać. I wdeptać w ziemię, jak to się mówi, krzywdzić nas, pluć na Kościół, krzywdzą Maryję. Bo wiedzą, że w naszej religii jest Pan, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. I czują się bezkarnie, no bo jesteśmy cichy i pokorny sercem. A na islam nie powiedzą, no by byli skróceni. Tacy bohaterowie. Także opamiętajcie się. Albo inaczej na koniec powiem.
zacznijcie gadać na innych. Nie, nie zacznijcie, bo się boicie. Boją się. Nie? Tam mają zresztą zapisane, żeby jak ktoś zabije chyba chrześcijanina, to dostanie 12 dziewic. A jakby w ogóle ktoś na Mahometa powiedział, o, to by już dawno go nie było, nie? I tak to działa, tak to działa. To jest prawdziwe zdjęcie Pana Jezusa. Brata Elia. Dziękuję za wysłuchanie.